Witajcie, kochani. Sporo osób pyta mnie, jak u mnie to wszystko się zaczynało. W sensie, czy widziałam duszę, duchy, kiedy, jak to wszystko wyglądało. Jak byłam dzieckiem, były to różnego rodzaju sytuacje. Na przykład byłam na koloniach, miałam wtedy z 8 lat. Byłyśmy w sali, w której spałyśmy. Było tam chyba około 13 łóżek. I dziewczyny postanowiły wywoływać duchy. Ja mimo, że nie brałam w tym udziału, no ale byłam w tym samym pokoju. U siebie na łóżku siedziałam, bo nie chciałam brać w tym udziału. Dziewczyny zaczęły wywoływać duchy. Wywoływały różne osoby, różnych imion używały. No ale stwierdziły, że nic się nie dzieje, że... No i tam chyba po 20-15 minutach stwierdziły, że nic się nie stało. No i z rozczarowaniem wszyscy stwierdzili, że no to kładziemy się spać. Niestety w trakcie tego wywoływania duchów ja, bo akurat miałam łóżko naprzeciwko okna, takiego dużego, ja za tym oknem widziałam ducha. Była to postać kobiety. My byłyśmy na pierwszym piętrze budynku, więc no nie mógł nikt stać. W pierwszym momencie jeszcze gdzieś się łudziłam, że może ktoś z chłopaków robi żarty. Podeszłam do tego okna, zaczęłam wyglądać, czy ktoś, nie wiem, na kiku, jakiegoś manekina nie trzyma. Zaczęłam szukać, naprawdę zaczęłam sprawdzać, szukać jakiegoś racjonalnego, logicznego wytłumaczenia. Ale niestety nie. Ten duch przemieszczał się i za oknem, a później też w pokoju, na widok tego ducha dosłownie cierpło mi ciało, aż sztywniało. Czułam bardzo duży lęk, niepokój, strach przed tą osobą. Był to duch, no, z tych, które potrafią być bardzo nieprzyjemne. Ten duch widział, że ja go widzę, tą kobietę, bo to była kobieta, ale ja po prostu się wtedy bałam. Po prostu się bałam, przyznaję. Chowałam się pod kołdrą i starałam się po prostu przetrwać to jakoś. Myślałam, że rano jak się obudzę, no to że już tego ducha nie będzie. A niestety się okazało, że ten duch cały czas był. Praktycznie do końca kolonii non stop go widziałam. Gdzie nikt go inny nie widział. Nie przyznałam się dziewczynom, że go widzę, bo nie chciałam, żeby pomyślały, że nie, wariatka i tak dalej. Ale ja tego ducha widziałam do końca kolonii. Dopiero jak wróciłam do domu, to już go nie było. Czyli tak jakby ten duch był związany typowo z miejscem, obszarem. To było pierwsze, które pamiętam, którego nie pamiętam. Pierwsza rzecz, kiedy widziałam ducha, ale to mama mi opowiada, że ja to mówiłam. Ja tego nie pamiętam w tej chwili. To podobno miałam chyba 4 lata, coś takiego. Mój dziadek zmarł przed moim urodzeniem, miesiąc przed moimi narodzinami. Także ja nigdy nie widziałam mojego dziadka, nie poznałam go. I jak miałam 4 lata, mama mi to kilka razy opowiadała, że obudziłam się rano i mówiłam, że był taki i taki pan, opisywałam go dokładnie, jak wyglądał. Wiedziałam, że to jest dziadek i mówiłam, że będzie wszystko okej, okay, że on mówi, że będzie wszystko dobrze, że się wszystko ułoży. I mama bardzo była w szoku i kilkakrotnie mi o tym opowiadała, że ja to mówiłam. Ja tego nie pamiętam w tej chwili. Także z tego wychodzi, że widziałam ducha, duszę
Już w wieku właśnie około tych 4 lat. Pierwszy raz. Przynajmniej z tego, co mówiłam. Później kolejny raz. Po tych koloniach, chyba z pół roku minęło, bo to była taka już późna jesień, zima. Grupa dzieciaków z domu. Tam stwierdziliśmy, że będziemy się wygłupiać. No i znowu oczywiście taka najstarsza dziewczyna stwierdziła, że wywołujemy duchy. Ja już po tym ostatnim przypadku właśnie na koloniach już no nie za bardzo chciałam, ale trzymając się z boku, no byłam. Bo tam też ja chciałam w ogóle wrócić do domu, no i nie, żebym została i w ogóle namawiali mnie. No i no zostałam. I faktycznie później nie tyle wtedy już widziałam, co czułam. Czułam czyjąś obecność. To było takie uczucie, że coś mi tak jakby po bokach migało, tak jakby kątem oka. Czułam to jako męską osobę, męską istotę w czarnym kolorze. Ale to było takie, że aż czułam po prostu tej istoty bardzo duże niebezpieczeństwo. Naprawdę, no, to było ciężka energia tej istoty. No i od tamtej pory powiedziałam, że już nigdy więcej w życiu nie będę uczestniczyć w żaden sposób w wywoływaniu duchów. Później kolejny raz, byłam na koloniach za granicą. Miałam wtedy 10 lat, 10, tak, dokładnie 10. Byliśmy w hotelu. Dziewczyny stwierdziły, że wywołują duchy. Ja oczywiście powiedziałam, że w tym nie biorę udziału. W ogóle wyszłam z tego pokoju. W ogóle nie chciałam mieć z tym nic wspólnego. Absolutnie. Ja poszłam do swojego pokoju. Jeszcze tam w swoim pokoju wywołały ducha. No i oczywiście ja byłam w swoim pokoju. Miałam nad głową takie radio z taką pokręcaną gałką od głośności, że tam była jedna stacja, tam nie można było stacji szukać, tak jakby była tylko jedna stacja ustawiona, że tylko była jedna gałka od głośności. I tym się włączało, wyłączało też jednocześnie radio. I wtedy radio miałam włączone, bo słuchałam sobie muzyki. Już zasypiałam powoli, tak sobie leżałam. I nagle to radio, jakby ktoś wziął tą gałkę i zakręcił, że wyłączył ktoś radio. No się podniosłam, taka zdziwiona. No to wzięłam, odkręciłam. Żeby to zrobić, to musiałam się wstać, bo to tak nad głową było, na takiej półeczce. Położyłam się, za chwilę, pyk, znowu. Co jest grane? Zaczęłam się rozglądać po pokoju. Już czułam właśnie takie ciarki po plecach. I tak chyba z 3-4 razy. Już za tym czwartym razem już czułam, że ktoś jest, ale czułam, że ktoś mi się chowa. Bo czułam, że ktoś jest, ale nie widziałam. I wtedy zaczęłam mówić na głos, że ma się pokazać, że ma przestać sobie je robić. Taka byłam trochę wkurzona. I wystraszona, i wkurzona. Takie pół na pół, że ma przestać sobie jaja robić, że ma zostawić to radio, że ma natychmiast wyjść. I faktycznie zobaczyłam postać kobiety, ale taka była jakaś dziwnie zniekształcona ona była. Taka, to nie jest kwestia pomarszczenia, to jakieś zniekształcenia duże. Teraz tak myśląc, to się zastanawiam, czy to nie było z tego Czarnobylu. Jakaś choroba taka, czy genetyczna, no nie wiem, no to są moje domysły. W każdym razie dziwnie ta kobieta wyglądała, bardzo dziwnie. Ona bardzo nie lubiła kobiet, dzieci. Dzieci, dziewczynek, kobiet. Jej postawa była taka typowo dręcząca. No, ona od tamtego razu też do końca tych kolonii była, tylko że jak wracaliśmy nawet autokarem, to ja siedziałam przy oknie, to ona była za oknem. Jakby w powietrzu runęła. Dopiero jakby nie mogła przekroczyć granicy kraju. Czyli też w jakimś sensie nie była jakby też do konkretnego miejsca
przypisana, tak jak tam na koloniach było, że ta kobieta tam na tych koloniach, w tych budynku, ale tu ona się przemieszczała, tak jak my przez pół kraju jechaliśmy, to ona jechała, leciała za nami, tak momentalnie została, bo to widziałam ten moment, kiedy przekraczaliśmy granicę i momentalnie poczułam, że ona została właśnie na granicy tam po swojej stronie, że nie mogła tak jakby przekroczyć tej granicy. I to po prostu poczułam momentalnie taką ulgę, że już jej nie ma. No to są takie sytuacje z dzieciństwa, które pamiętam. Później raczej już spokój był, tak nic się nie działo jakoś specjalnie. Po śmierci klinicznej, no to już bardzo mocno się wzmogło i częstotliwość i dokładność widzenia, także to wzrastało. W tej chwili to tak naprawdę żyję w dwóch światach. Jednocześnie dla mnie to jest jakby, te światy się przenikają. Normalnie ludzie fizycznie nie widzą świata duchowego w sensie dusz. A ja w tej chwili widzę jedno i drugie. I jedno na drugie się nakłada, jeden na drugi się przenika. I dla mnie w tej chwili jest oczywiste, że to właśnie nawet nie, to nie są dwa światy. To jest cały czas jeden ten sam świat, tylko jakby o różnej częstotliwości, o różnej gęstości. To jest kwestia postrzegania tylko. Ten świat jest dookoła nas i to po prostu jest. Dla mnie w tej chwili to jest tak samo normalne, jak to tutaj, to fizyczne życie. To jest dla mnie tak samo oczywiste, tak samo realne. To jest normalna codzienność. Normalnie chodzą dusze po ulicach, rozmawiają, mają swoje życie. No tylko niestety bardzo dużo dusz, które są tutaj na tej przestrzeni tak zwanego astralu, one się błąkają, bo to są często nieszczęśliwe tak naprawdę dusze. I to jest przykre, bo w wielu wypadkach naprawdę te dusze potrzebują pomocy. Często niestety te dusze są tutaj ze względu na to, że pewne rzeczy nie rozumieją i nie mogą ruszyć dalej z różnych swoich własnych powodów. Często są to powody związane z właśnie życiem jeszcze fizycznym, jakimiś niedokończonymi sprawami. Bardzo często mają problem z opuszczeniem tu przestrzeni Ziemi. Dusze ludzi, którzy za czasu życia byli bardzo mocno związani z Ziemią, w sensie na przykład z własnym domem, z majątkiem, byli bardzo zaborczy. Tacy ludzie często mają bardzo duży problem, żeby odejść, żeby odpuścić, żeby to zostawić. Bo są tak mocno związani z tymi rzeczami, że no często zostają. Często są to dusze osób, na przykład z wypadków, czy z jakichś różnych takich sytuacji nagłych śmierci, że albo czasem się zdarza, że dusza nie wie w ogóle, że duch nie wie, że nie żyje. Też są takie sytuacje, że są przekonani, że oni żyją i chodzą od osoby do osoby, starają się rozmawiać, te osoby z otoczenia nie widzą tej duszy, więc ten duch się denerwuje, dlaczego ci nie chcą z nim rozmawiać. Często z czasem taka dusza staje się bardzo złośliwiona, agresywna, no bo chce wywołać jakąś reakcję. Też z takim się spotkałam, także no
Jest bardzo dużo, bardzo dużo. Jeżeli macie jakieś pytania do tego tematu, chcielibyście, abym coś opowiedziała, coś wytłumaczyła, to piszcie pytania w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, wytłumaczyć to, co będę potrafiła. Pozdrawiam wszystkich.